Witajcie moi drodzy, jestem Michał Wolfram, a dzisiaj wbijemy sobie ponownie na nasz serwerek. Zobaczymy, czy coś się ciekawego zmieniło. Trochę długo mi się ta gra wczytuje dzisiaj. Zobaczymy, czy są lagi, czy nie ma lagów. Coś jednak przycina trochę. Może to przejściowe. Nie, trochę jednak jest experience nie aż taki fajny, jak był ostatnio. Myślałem, że jak sobie ustawiam na 1680, to się to trochę poprawi. No, komputer wyje, jak jakby ktoś mordował. Widocznie te intensywne obliczenia GPU tak go mordują. W każdym razie, pokażę wam to, co zmieniło się od ostatniego razu. Tutaj jest w tunelu takie dosyć typowe wejścia na samym końcu tunelu i tu jest skrzynka. Jakie jest zadanie tej skrzynki? Otóż to jest grinder. Tam jest na górze takie pomieszczonko grinderowe. Generalnie to jest taki jak gdyby wielokąt czy tam bryła o podstawie kwadratu. No i w środku jest taki jakby otwór i tam sobie po wodzie ze wszystkich stron spływają moby, które spadają potem no, dosyć wysoka na te hopery, tutaj się rozbijają. Jeżeli ja sobie tutaj będę awczył, to będzie się coraz więcej tych rzeczy pojawiało. Więc 15 kości, wow, ciekawie. Nawet nie muszę sobie strzał kraftować. Zresztą nigdy ich nie kraftowałem. Natomiast no, jakby mi się przydały, mogę sobie tutaj wskoczyć i takie strzały zdobyć. Tu jest jakieś przejście do kopalni, nie wiem czyjej, czy mojej, czy pan Dojcza. To jest jeszcze kwestia dyskusyjna, ale patrząc po ilości pochodni, myślę, że to jednak jest moja kopalnia. Generalnie ostatnio mało grałem na kockach, natomiast kiedyś tam żeśmy grali z pan Dojczem i tak się stało, że zginąłem kilka razy i straciłem mój ulubiony kilof żelazny. Żelazo mi się skończyło, więc postawiłem na diamenty. No niech będzie ten kilo diamentowy. Może mi się jakoś tam przyda do czegoś. W sumie mam jeszcze kilka diamentów, więc nie jest aż tak źle. Jak wiecie, gramy tutaj z pan Dojczem oraz z Lordem. Lord to jest wybitna osoba. Chwała starożytnym elfom i tak dalej. I Lord tutaj zbudował niesamowite elementy. Zresztą za chwilę wam pokażę, bo są naprawdę godne podziwu. Tutaj niewiele się zmieniło. Jest to jak zwykle. Pieseł na Von Vision niezmiennie od 2013 chyba. Tutaj zrobiłem taką spadówę, tutaj się skacze, wpada się do wody i można po prostu szybko podróżować. No i tutaj jest coś, co się dosyć ciekawego buduje. No, nawet mam tutaj dużo żelaza. Wow, ładnie. To mi się podoba. Będę mógł sobie robić kilofy żelazne. Tutaj jest pomieszczenie, które będę przerabiał na slime spawner. Generalnie chcę sobie porobić trochę mechanizmów z redstone'a i przydałoby mi się sporo slime'ów do pistonów. No, redstone. Świetnie. Nawet nie pomyślałem, że on tutaj jest. No i widzicie, tutaj na przykład ostatnio zginąłem i zniszczył mi się kibel. Więc to pomieszczenie będzie mi służyło do tego, żeby tutaj pozyskiwać slime bole do pistonów. Jeszcze jak widzicie, tutaj na razie żaden slime się nie zrespił, ale jak to pomieszczenie powiększę i trochę podwyższe, to prawdopodobnie będzie się tutaj coś rozpiło. Zobaczymy w jakiej skali. Tutaj jest taki jakby zniżony sufit. To nie jest jakieś tam dekoracyjne. To chodzi o to, że tutaj jest mój kanion. Jeżeli bym się tędy przekopał, to dostanę się do kanionu. A na razie nie chcę, żeby jakby to było powiązane z kanionem. Tutaj się dokopałem zresztą do jakiegoś śmiesznego
do śmiesznej jakiejś luki, którą sobie tam w kanionie wykopałem i potem kiedyś to zakopywałem. I oczywiście wszechobecne ironowe bloki, które służą, jak wiecie, do naprawy narzędzi z tego plugina, który dodaje różnorakie skille. Tutaj chyba się niewiele zmieniło. No i wiele, tutaj akurat nic. W Oven Roomie też nic się chyba nie zmieniło. Widzicie, pojawiło się to, co miałem na serwerze 2017. To służyło do tego, że jak na przykład siedziałem na studiach i sobie grałem w Kocusia w 2017, to nie miałem załączonego głosu, no i chciałem widzieć, co się dzieje, więc ja to sobie odpalałem te napisy i miałem powiedziane, że tam na przykład jakiś zombie się zbliża czy coś. Wiecie, trochę kiepsko jest być napadniętym po prostu z tyłu, nie słysząc, że niebezpieczeństwo się zbliża. To na przykład przez creepera. No to już zupełnie. Tak, wszyscy mi mówią, że sobie wygrał. W sumie nie aż tak źle się na tym gra. Wszyscy mówią, że sobie wygrał, znaczy wygrał. Dołożył zbroję, ale no, jakoś wycenie mi się. Patrzcie, 12 diaksów. Nie jest źle, nie jest źle. Jeszcze mogę sobie jeszcze stworzyć 4 kilofy, więc no, nie jest najgorzej. Ale jest deszczowo i ciemno, więc prześpię się, zobaczymy, co ciekawego zbudował Lord. Bo Lord chwalił się, że zrobił tutaj jakieś niesamowite rzeczy. Mam nadzieję, że się nie obrazi, że pokażę jego niesamowite budowle. Czy mam sobie zrobić kilof? Znaczy kilof, miecze? Nie, mówił już ten pan Deutsch, że trzeba by było zrobić sobie siekierki, bo siekierki mają lepszy damage dla mobów niż kilofy. Więc to jest taki protip na tym serwerze. O, świniak. Pięknie. Idealnie mi wyszedł, po prostu widzicie, widzi, że jest wczesny ranek na serwerze i pan Wolfram chciałby zjeść dobre śniadanie i widzicie, od razu śniadanie się pojawiło. No po prostu jestem bardzo wdzięczny. Dzięki, świniaczek. O, kurczaka to na obiad. Tak, gulasz będę miał dzisiaj. Z kurczakiem i jeszcze z jakimiś tam pieczarkami czy czymś. Więc zamosi się na piękny dzień. O, coś się... Co to było? Coś tam było. Imperium, coś tam. Co to było? Coś widziałem na ławce. To jest Imperial Guard. Co to takiego? Dwa nawet są. Jakieś mordy czy co? Może pójdę się z nim spotkać. Zobaczymy. Może będzie... Jakie zombiaki tutaj idą? Nie najlepiej to wróżę. Hello. Nie umiesz wiotolić zombiak? Wow! Wow! Ej, Guard, a ty bijesz tylko moby? Ave Imperium! O! Świetny plugin, naprawdę. Wow. Jestem pod wrażeniem, naprawdę. Ave Imperium. Może coś zrobić? Guard, jesteś w stanie coś zrobić? Ave Imperium. A ty jakie tu masz skina? Czekaj. Czy ty nie masz skina Herobraina? Czekaj. Chciałbym zobaczyć czy drugi... Tak, na skina Herobraina. I on chyba służy wyłącznie do tego, żeby... Znaczy nie jestem pewien, czy również wrogich graczy, którzy... Bo tutaj jesteśmy aktualnie w takiej grupie Imperium. Mamy tutaj jakieś tam co publiki, co private i tak dalej. Co to jest? Zobaczyć co to takiego.
Nie, zombie hut. Drobne, może ktoś będzie chciał się pobawić główką zombiaka. Jesteśmy tutaj w takiej grupie Imperium na permisjach i na C privatach, C publicach i tak dalej. Więc istnieje duże prawdopodobieństwo, że on jest jakby naszym strażnikiem naszych tych posesji i bije też innych graczy, czyli tych, którzy nie są z nami i są przeciwko nam. Grinder czy coś, nie wiem. Może wiem, jak wejdę sobie po tej drabince. W każdym razie słyszę zombiaki, a to nie jest najlepszy. Wow. Coś tam chce mnie bić. Nie fajnie, jakiś grinder? Aj, aj. Coś tam giną. Może się topią. Chyba się topią. Fajnie, i tutaj, czyli to jest jakiś inny rodzaj mod grindera po prostu. Fajnie. Fajny pomysł. Podoba mi się to. Naprawdę mi się podoba. Lord podwoił tutaj kawał dobrej roboty. W tym. Wieżę pan Deutscha widzieliście od zewnątrz. Od zewnątrz widzieliście. Od zewnątrz może nie widzieliście, ale to jest mega. To jest po prostu rzeźnia. Ta wieża pan Deutscha. Mega sprawa. Ten hall jest naprawdę taki ładny, elegancko zrobiony z tymi lampami, z tym naprawdę ładnie. No i tak ładnie, klimatycznie, ciemnawo tutaj jest ten output. Wow, co to jest? Czyli jest jakaś maszyna, która... Czekaj, jakaś drabinka kolejna. Imperium Guard chyba jest na dole dalej, kolejne, jakiś. Tu się gdzieś wychodzi. Nie wchodzić grozi uszkodzeniem. Popery są piece? Wow, co ty? Naprawdę jestem pod wrażeniem tego, co on tutaj porobił. Opłacało mu się ten serwer odpalić. Nie ma dwiczek, nie chcę tego niszczyć. Prawdopodobnie jest to jakaś maszyna, która wytwarza kobel i. Znaczy kobel, stone'a i. Szkło? No bo patrzcie, to jest output. To jest jakaś skrzynka z. Ze stołem, to jest output, i tutaj mamy glas i mamy stołą. Więc jakiś zombiak. Ale jeżeli jest jakaś maszyna, która wydaje. Mam dwa output, no co to jest? Input. Nic tutaj nie ma, a paliwo też nic nie ma. Czyli prawdopodobnie paliwo idzie od tamtych piecyków, które widzieliśmy na dole. Tamtych. Tych. Albo gdzieś. Patrzcie, to przechodzi się tamtędy, tutaj, gdzieś tam się wychodzi, skokami na górę. Prawdopodobnie gdzieś. Coś tam jest. Wagonik jest jakiś. Ciekawa maszyneria, nie wiem do czego służy, ale fajnie, gdyby kiedyś tam Lord na Discordzie, czy na czymś innym wytłumaczył, do czego to służy. Bo wygląda naprawdę imponująco. Wyjście ewakuacji. Ej, co robisz, zombiak? Ej, Imperium Guard. Chodź mi ocalić. Chodź mi ocalić. Imperium Guard. Chodź. Patrz, tu jest zombiak. Wow. That's impressive. Po prostu mega. No, wiecie. Na miejscu pan Deutscha zrobiłbym tutaj jaśniej z tym, że wiem, że on nie lubi tak grać na takim naturalnym oświetleniu, tylko na jakimś tam pojaśnionym. Włączenie, wyłączenie, dostęp. To jest na dostęp. Jak damy włącz, są tu zresztą itemy. Włącz.
dostęp. Chcemy na włącz wyłącz. I śmieszny tam ludzik. Coś tam sobie kręci. Nie znam, nie znam. Ogień wieczny. No zostawimy na dostępie tak jak było. Nie będę tutaj więcej ruszał. Natomiast farmy. Górna chata. I tu jest ta wieża lorda, na której byliśmy pewnego razu, na bodajże drugim. Na bodajże drugim odcinku. Czym co ja nie wiem, ale imperium. No i oczywiście wieża pan. Chwila, czy to są. Nie, nie jestem tutaj w stanie. Nie jestem tutaj w stanie przybliżyć się obrazu. Ale nie wiem, czy ja się mylę, czy to nie są okna. Zaraz sprawdzę zresztą. To było nieźle, jakby w wieży pan Deutscha pojawiły się okna. Zresztą była taka bezokienna, jak ten budynek na ulicy Thomas Street 33 w Nowym Jorku. Nie wiem, czy słyszeliście, istnieje taki awentarium. Istnieje taki wieżowiec w Nowym Jorku, który nie ma okien. Jest bodajże 40-piętrowy i nie ma żadnych okien. Okazuje się, że to jest budynek, o ile się nie mylę, firmy Bell albo AT&T. To są prowajderzy telefonii kablowej i komórkowej również. I w tym budynku są urządzenia komunikacyjne, które obsługują właśnie ruch telefoniczny w Nowym Jorku. Przedtem były to urządzenia znacznie większe i zapychały praktycznie te wszystkie piętra. A teraz jest ich znacznie mniej, zostało to oczywiście pomniejszone, skompaktowane, unowocześnione. I właśnie w tym budynku nie ma okien na wszystkich piętrach. Jest jeszcze drugi budynek w Nowym Jorku, też taki telefoniczny. Jest to bodajże budynek w Arizonie. I tam też właśnie nie było okien przez bardzo długi czas. Ale z racji tego, że oni też właśnie pomniejszali te urządzenia, to w pewnym czasie pojawiły się okna na pewnym sektorze tego budynku. Aha. I tutaj nie ma okien, więc raczej okien wieży pan do Deutscha. Nie wiem, czy są. Teraz sprawdzimy jeszcze. Pójdziemy jeszcze wyżej. Nie są. Teraz sprawdzimy, czy pójdziemy tam. I w pewnym czasie ta firma Verizon stwierdziła, że no, nie opłaca im się trzymać pustych pięter bez aparatury, a swoich biur też tam nie są trzymać w takim bezokiennym budynku jakby technicznym. Więc stwierdzili, że będą wynajmowali te biura. A, to jest. To wam pokażę za chwilę. No i w chwili obecnej, o ile się nie mylę, można sobie wykupić takie biuro w budynku, który przedtem był bez okien, a w chwili obecnej okna ma. Czy da się jeszcze poszybować wyżej? Nie wiem, czy to jest alchemia. Warehouse, Grinder, World 2. Do World 2 nie idziemy. Main. Do main też nie. Na to wychodzi, że tam nie ma nic na górze tej wieży. Spróbuję jeszcze sobie przestawić brightness, tak żeby po prostu zobaczyć tylko. Mam brightness moody, mamy brightness bright. Ale też niewiele widzę. Ale raczej nie ma okien. Jak wyglądała z dołu, jakby miała.
Więc pokażę Wam jeszcze jedną mega świetną rzecz. Co to jest grinder? Grinder to jest to, a warehouse? A warehouse to jest co? No to jest to, czyli że tutaj gdzie byliśmy? Chyba byliśmy tutaj kiedyś. Znaczy na pewno ja tutaj byłem. Nie jestem do końca pewien, czy byłem tutaj na odcinku. Więc tam spotykamy się do grindera. I tutaj jest mega maszyneria, którą pan Deutsch znalazł w necie i samodzielnie wybudował tutaj na serwerze. Mega rzecz, mega. System automatycznego sortingu. Patrzę, czy to nie ma jakiejś ślady, żebym nie wpadł i sobie nie stracił kolejnego kill-offa. Mega sprawa. Polega to na tym, że tutaj tym jakby ciągiem hopperów idą sobie itemy od góry, bo tam jest gdzieś skrzynka z jakimś napisem do sortingu czy coś w tym stylu. I potem leci to jak gdyby tymi wszystkimi alejkami, znaczy to jest część tylko, że tych alejek zajęta. Tutaj na przykład nie ma nic. Jest tylko przygotowane pod kolejne item, jeżeli byłaby taka konieczność. Na przykład patrzcie, emeraldy są tutaj wyżej. Diaksy, żelazo. I jeżeli jakiś item zostanie wrzucony, to on sobie tutaj podróżuje i potem idzie całą tą trasą jak gdyby od tamtej strony bodajże tutaj i w drugą stronę. I przy każdej skrzynce jest taki mechanizm, który porównuje, czy ten item, który idzie właśnie tym ciągiem, jest tym, który powinien się zmieścić jakby, powinien się zwrócić do tego jakby elementu. Czy to jest ten item, który jest tutaj, który będzie trzymany w tej danej konkretnej skrzynce. Więc mega sprawa. I naprawdę pan Deutsch włożył w to bardzo dużo pracy. Najpierw, żeby znaleźć ten jakiś konkretny system, potem, żeby jakby zobaczyć, jak on działa, wybudować to, potem, żeby to ustalić. Trzeba było tutaj naprawdę mega dużo surowców, no bo na przykład patrzcie na tego Glowstone, ile to jest Glowstone. To jest po prostu mega. Tak samo ile drewna na te wszystkie skrzynki, albo ile metalu, czyli tam żelaza na te hopery. Więc jest to mega rzecz. A tutaj są rzeczy, podejrzewam, które się nie sortuje. Rzeczy. Wow. Nieźle. Naprawdę kawał dobrej roboty. No i w tym pomieszczeniu pan Deutscha przedtem się spawnowały slimy. Teraz się nie spawnują. Nie wiem dlaczego. Może dlatego, że po prostu nie jestem tutaj wystarczająco dużo czasu. Może dlatego, że jest za jasno. Może powinno być ciemniej, żeby one się spawnowały. Bo ja pamiętam jedno miejsce, gdzie ekstremalnie się spawnowały slimy. Był to taki mój świat na jednym serwerze bardzo, bardzo dawno testowym. Jest na Minecraft 1.0.0 i to był świat płaski. Tam miałem jakiś spawn zrobiony, jakieś budyneczki. Zresztą kiedyś miałem zdjęcie na Facebooku w tle z dwoma komputerami, znaczy dwoma monitorami na blacie. I tam na jednym monitorze właśnie był ten serwer odpalony, czyli grałem sobie na serwerze, a na drugim monitorze była odpalona konsola tego serwera, więc było to naprawdę bardzo fajną rzeczą. I cóż. I tam właśnie, na tym płaskim świecie, ekstremalnie się spawnowały slimy. Aha, to było jeszcze drugie miejsce takie, gdzie się spawnowały slimy. Była taka mapa jakiegoś dużego miasta w Minecrafcie. Nie wiem, czy to był Nowy Jork, czy coś w Stanach, czy chyba Nowy Jork, bo nie jestem chyba tam było WTC tak samo. Ale jeszcze wtedy WTC nie było taką moją manią. Natomiast tam też się na najniższym poziomie ekstremalnie respiły slimy. Więc nie wiem, czy to dlatego, że poziom ten pierwszy nie jest jakoś, nie ma jakiś, nie wiem, jakiegoś innego naświetlania przez silnik gry, nie wiem. Może tutaj powinno być ciemno. A to jest do sprawdzenia. Generalnie slimy nie giną nigdy na słońcu. Więc nie wiem, czy się respią w świetle, czy się nie respią w świetle, czy po prostu tutaj za mało miejsca. Czy ten teren powinien być po prostu bardziej pusty. Zobaczę jak to będzie, jak sobie tam już sam to wybuduję.
więc naprawdę ekstremalnie tutaj dużo pracy poświęci pan Deutsch właśnie i Lord w budowę tego całego systemu. Tutaj jest w ogóle kolejka. Ta kolejka leci jeszcze do innych tam ludzików, którzy grali tutaj kiedyś na tym serwerze. Fajny plugin na otwieranie kamiennych, znaczy kamiennych, żelaznych drzwi z łapy, naprawdę. Fajna rzecz. No i farmy. A u mnie niewiele się zmienia. No poza tym grinderem, którego sobie zrobiłem i który działa. To jest fajna rzecz, że ten grinder działa. No tylko muszę sobie, tak jak mówiłem już wam wcześniej, zbudować tego grindera do slime. No patrzcie, słońce wstaje. Bierze pan Deutscha w chmurach. W sumie może mi się teraz uda na nią dostać. Szkielet. No. Niespecjalnie bym chciał, żeby teraz mnie jakieś zwierzątko takie czy inne zabiło w kocusiach. Niespecjalnie bym chciał. Może nawet się gdzieś dostanę. W ogóle moim jednym z hobby właśnie w tej grze jest wspinanie się po tych różnych klifach. Mega fajna i satysfakcjonująca zabawa. O, jakiś konik. Ciekawe, czy wieża pan Deutscha ma dalej to takie jakby wchodzenie po zboczu. Creepery tutaj mają o tyle fajnie, że nie buchają. Znaczy, no, coś buchło, ale prawdopodobnie to żołnierz Imperium się z nim rozprawiał. Coś, chyba nie ma tego wyjścia już. Było przedtem, teraz już nie ma, bo prawdopodobnie wieża została zmodyfikowana. No nie ma tego wyjścia. No cóż, obejdziemy się smakiem. Co jest w tej wieży? Pytał się jeden użytkownik. I tam powiedział, że nie pozdrawia. No to ja też go nie pozdrawiam w sumie. Albo pozdrawiam. Pozdrawiam. Jak widzieliście, w tej wieży jest to wejście i w sumie tam jakieś są małe rzeczy na górze. A! To co tutaj jest, to jest śnieg. No bo wieża stoi w śnieżnym biomie. Ja myślałem, że to są okna, a to jest po prostu śnieg, tylko on się tak źle dorenderował. Więc to jest to, co tu jest na tej wieży. No i bałwanek. Trzeba było jakoś te hopery, żeby ta maszyna działała poprawnie, ta sortująca pan Deutscha. Trzeba było te hopery wypełniać czymś mało wartościowym. No i osoba, która zrobiła ten film o budowie tej maszyny, wykorzystywała śnieg. No i tak właśnie zrobił pan Deutsch i jest śnieg wykorzystany. Są dane również różne takie komendy typu ukośnik home, tego typu. Natomiast nie za bardzo chciałbym tych komend używać, ponieważ kto ja się na tym znam, ja zastawiam serwery przecież przez długi czas na różnych Essentialsach, nie Essentialsach, Multiversach, tego typu rzeczach. Natomiast w tej chwili według mnie one znacznie ułatwiają grę i skracają czas rozgrywki. No bo patrzcie, jestem na przykład w kopalni, chcę się dostać do domu, no to tak to przedtem to albo bym biegł, musiałbym mieć dużo mięsek, jakieś pożywienia. Albo bym sobie zbudował jakąś kolej. Albo bym, nie wiem, zrobił portal netherowy i bym sobie przechodził przez portal netherowy gdzieś tam. Do jakiegoś miejsca, gdzie miałbym jakąś tam może kolejkę krótszą. Tak jak to zresztą kiedyś zrobił JJ, że miał taką trasę, gdzie miał portal, tam sobie wsiadał w ten portal i potem kiedy po drugiej stronie portalu miał jakąś tam dalej kolejkę. I ta trasa w netarze znacznie jakby skracała mu drogę w świecie tym klockowym world. Tym normalnym. Tym overworld. O, tak to się nazywa. A tak to, jeżeli bym używał takich komend, to po prostu zrobiłbym ukośnik home i tyle. Jestem w domku i na przykład jakieś tam
Moby mnie biją, mam pół serduszka, ukośnik home, jestem w domku, a tak to, to muszę zdawać się sam na siebie. Więc to jest ta różnica zasadnicza. Dobra, mam nadzieję, że ten film się Wam jakoś tam spodobał, że jakoś się tam jakość może zmieni i życzę Wam dobrego dnia, kiedykolwiek i gdziekolwiek mnie oglądacie. Trzymajcie się, do następnego odcinka.